Wreszcie jest. Słuchajcie, czekałem na tego drona 1,5 miesiąca, żeby móc go przetestować. Od razu dziękuję tutaj firmie, właśnie firmie. No i słuchajcie, no pierwszy problem. Internety różnie nazywają markę tego drona. Jedni mówią... Mówimy loty pod słońce, Otel MFO. Otel to jest Autel Evo 2. Inni w ogóle unikają nazwy... Up in the air with the new Evo 2 Pro. Więc stwierdziłem, że na początku dobrze będzie raz na zawsze rozwiązać ten problem. Zapytam eksperta w dziedzinie języka polskiego, pana Janusza Nosacza, który zaraz nam tutaj ładnie powie, jak się nazywa ten dron. Cześć Janusz! O, witam sąsiada! Ty to się na takich różnych rzeczach znasz. Powiedz mi, jak się nazywa ten dron? To pomarańczowe, to Autel chyba będzie. Autel. Podobnego syn mojego szwagra miał, łostodołę rozbił. No dobra, no to wszystko jasne. To jest Autel. Tak mówimy na tego drona, Autel. Panie, a tak między nami? Ile takie coś kosztuje? No tak między 6 a 8 tysięcy. Ile? O Jezu! Nara! Więc chciałem powiedzieć, że... Za mną jedzie Intercity. Już przejechał. Nagrywamy dalej. W tym filmie odpowiem sobie i wam na jedno bardzo ważne pytanie. DJI czy Autel? Ten test nie będzie zwykłym testem i podchodzę do niego bardzo osobiście, bo ja naprawdę chcę się przekonać, czy ten dron może zastąpić moje dwa, czyli Phantoma 4 Advanced i Mavica 2 Pro. Jeśli jesteście ciekawi, no to oczywiście zapraszam do oglądania. Ja tylko chciałem powiedzieć, że głównie skupię się na kamerze, bo nie interesują mnie te czujniki i tak dalej. Na pewno będzie test tam zasięgu, czy no czas lotu, to już tak wszyscy mówią, że około 35 minut, więc pewnie tyle jest, mi to absolutnie wystarcza. Ale na pewno będę chciał sprawdzić precyzję tego lotu, bo na przykład dużo latam teraz na Mavicu 2 i on spowodował, że przez to, że jest bardzo precyzyjny, gdy czasami muszę coś nagrać jednak 4K 50 klatek Phantomem, okazuje się, że Phantom no, już nie lata tak precyzyjnie, a ja się odzwyczaiłem od tego, żeby kontrolować tak super palcami jakieś tam myszkowania i takie inne niedociągnięcia. A ten dron, nie wiem, oprócz tego, że ma podobno bardzo dobrą kamerę, nie wiem jak po prostu nim się lata w takim codziennym użytkowaniu czy na jakichś zleceniach, więc to jest dosyć istotne, czyli precyzja i jakość kamery. Zapraszam na materiał. Ups. Jakoś tak łatwo się składa. Autel Evo 2 Pro, czyli wersja 6K wyposażona w jednocalową matrycę CMOS. Na dronie mamy sporo czujników antykolizyjnych oraz system wizualnego pozycjonowania, co na pewno poprawia bezpieczeństwo i precyzję wykonywania lotów. Bateria zapewnia spokojnie 35-minutowy lot, a dzięki dużej ilości wlotów powietrza w obudowie drona jest odpowiednio schładzana. Kontroler bardzo wygodnie leży w dłoniach, a wszystkie przyciski i potencjometry są we właściwym miejscu. Niestety bateria kontrolera, podobnie jak w Mavicu 2, wyczerpuje się dość szybko, co uważam za drobny minus, z którym da się żyć. Plusem natomiast jest możliwość wyświetlania obrazu z kamery drona bezpośrednio na ekranie kontrolera, co w pewnych sytuacjach może być całkiem pomocne. Akumulator drona ładuje się około 1,5 godziny, wiem, sporo, ale za to odwdzięcza się dłuższym niż konkurencja czasem lotu. Dron wraz z akcesoriami zapakowany jest w twardej walizce transportowej, podobnej do tej, którą kiedyś oferowano do Phantoma 2, lecz ta jest na szczęście trochę mniejsza i zgrabniejsza. Co prawda Evo 2 zapisuje filmy w rozdzielczości 6K do 30 klatek, ale ja skupię się na formacie zapisu 4K 50 klatek. Testy rozpoczynam od zaktualizowania drona do najnowszej wersji oprogramowania. Zaczynamy! Choć na początku w porównaniu uczestniczył Mavic 2 Pro, to tylko po to, aby z grubsza porównać jego bardzo dobrą kamerę, lecz niestety upośledzoną przez DJI, line skippingiem i brakiem 50 klatek w formacie 4K.
porównaniach zatem wezmą udział tylko dwa drony, Evo 2 Pro i Phantom 4 Advanced. Koniecznie chciałem zrobić testy tych dwóch dronów, ale takie wiecie, side by side, jeden do jednego, bo próbowałem latać tymi dwoma dronami jednocześnie, co nie jest łatwe i bezpieczne. Próbowałem latać robiąc te same ujęcia jeden po drugim, natomiast zmieniały się często warunki oświetleniowe, więc to nie jest porównanie jeden do jednego. Wiesz, stwierdziłem, że najlepiej to po prostu sobie postawię jednego drona na jednym przesyłku, drugiego na drugim, ustawię te same parametry, nagram kilka klipów, zrobię parę zdjęć, wtedy będzie porównanie takie jeden do jednego. W tym momencie ustawiam sobie dokładnie takie same manualne ustawienia w obu dronach i za chwilę będę robił porównanie. Jeśli chodzi o kolory, stwierdziłem, że najlepiej będzie, jeśli na ten temat wypowie się specjalista od color gradingu. Dzięki Szymon za danie mi szansy zrobienia takiego testu. Nie chciałbym jakoś zrobić tego materiału mega rozległego, więc skrócę to do 6 krótkich punktów. Dostałem od Szymona pliki w 4K w 50 klatkach. 100 megabitowych. Ja sobie to jeszcze dodatkowo sprawdziłem, zweryfikowałem i wyszło mi, że Autel ma 105 megabitów, natomiast DJI A 100 megabitów. Część plików otrzymana dostałem w profilu log, a część w standardzie po to, żeby zobaczyć tą różnicę. Wydaje mi się, że plik log z Autela jest troszeczkę lepszy. Jest bardziej podział profesjonalny, czyli bardziej stonowany. Pierwsza rzecz, która rzuciła się od razu w oczy, to jest rozpiętość tonalna. W Autelu ta rozpiętość tonalna jest, wydaje mi się, o wiele większa niż w DJI-u. Ten obrazek DJI jest taki bardziej skompresowany, bym powiedział. Widać to bardzo dobrze w ujęciach, gdzie jest ujęcie robione pod słońce, gdzie ten Autel właśnie bardzo pokazuje tą rozpiętość tonalną pomiędzy tym bardzo ostrym światłem a cieniem gdzieś tam niżej. Dostałem pliki otrzymane, pliki nocne z drogi ekspresowej i wziąłem do góry ekspozycję
W DJI-u piksele zaczęły być różowe, fioletowe, bardzo szybko, natomiast w ogóle tego nie było w Autelu i widać, że ten szum, na początku myślałem, że w Autelu jest jakiś odszumiacz, jakiś denoise, nie wiem, może to gdzieś tam w środku tego drona się dzieje i jestem bardzo zaskoczony, bo naprawdę trudno tu o szumy. Kolejnym testem było sprawdzenie przestrzeni barw. Nie będę się tutaj wykłócał na temat, czy te barwy są ok, czy nie w obydwu dronach, ponieważ każdy producent ma tą przestrzeń barw troszeczkę inną, tak? W kamerach Sony ma troszeczkę inne kolory, Panasonic ma inne kolory. To już jest indywidualna sprawa dla każdego, natomiast próbowałem sprawdzić, jak najszybciej dojdę do pewnego looku, który chcę uzyskać. No i tutaj tak samo, Autel się sprawdził lepiej niż DJI. W DJI, jak chciałem nałożyć różnych barw, efektów i tak dalej, zaczęły wychodzić mi artefakty. Natomiast nie działo się to w Autelu. W Autelu trzeba się naprawdę bardzo mocno postarać, żeby jakieś artefakty wyszły, żeby uzyskać jakiś dany look. No i kolejnym, ostatnim takim sprawdzianem była naturalność barw. Uważam, że ta naturalność jest lepsza w DJI-u. W Autelu ta barwa jakby schodzi w różne dziwne kolory, trochę taki różowy. Natomiast bardzo szybko można go skorygować. Tak naprawdę wystarczy troszeczkę zejść z tinta, może trochę temperatury zmienić i wydaje mi się, że to jest to. Trzeba brać pod uwagę to, że są to drony konsumenckie, nie z najwyższej półki cenowej czy tej jakości, więc trzeba tutaj przymknąć lekko oko. Natomiast jeżeli chodzi o tą półkę cenową, jakościową, uważam, że te dwa drony są naprawdę w porządku. No jednak ja jestem troszeczkę bardziej przekonany w stronę Autela. Wydaje mi się, że można przy troszeczkę większym wkładzie pracy można naprawdę uzyskać troszeczkę lepsze efekty niż w DJI-u. W takim razie jaki efekt uzyskamy bez wkładania jakiejkolwiek pracy związanej z koloryzowaniem? Zanim przyjrzymy się zdjęciom, jakie zrobiłem Autelem Evo 2 Pro, to coś jeszcze musi być sprawdzone. Zasięg w mieście musi być sprawdzony, jak w każdym teście. Kto wie, może tutaj się wyłoży akurat. Nie dość, że się nie wyłożył, to jeszcze zaskoczył mnie i to bardzo. To, co zobaczyłem, jest wystarczające, by powiedzieć jedno. Transmisja wideo z Evo 2 jest naprawdę bardzo dobra. Nie sądziłem, że Autelowi uda się uzyskać tak dobrą jakość przesyłu obrazu i dorównać na pewno DJI-owi, zdecydowanie. 3,5 km nie ma problemu w takich terenach pozamiejskich, 1,5 km w mieście nie ma problemu. Jakość transmisji jest płynna. Co ciekawe, nic nie przerywa, nie klatkuje. Nawet w DJI-ach czasami miałem takie problemy, a tutaj po prostu masło.
Rzućmy teraz okiem na zdjęcia, które zrobiłem Evo 2 Pro, który ma jednocalową 20-megapikselową matrycę z 10-bitowym kolorem, co przekłada się na większą głębię kolorów, w ogóle więcej kolorów, łagodniejsze przejścia między tymi kolorami. I tutaj, jeśli chodzi o konkurencję, to w szranki spokojnie mógłby stanąć Mavic 2 Pro, który też ma 10-bitowy kolor. Niestety zrobiłem tylko jedno takie zdjęcie porównawcze, a skupiłem się bardziej na porównaniu z Phantomem 4 Advance, który akurat ma 8-bitowy kolor. Zatem zestawmy sobie kilka zdjęć. Różnice widać od razu gołym okiem, nawet na tych zwykłych JPEG-ach. Wydaje się, że obraz jest bardziej szczegółowy i dużo bardziej czysty, w sensie, że ma mniej szumów. Widać tutaj faktycznie większą głębię, jak również rozpiętość tonalną w porównaniu do Phantoma. Mam na szczęście jedno zdjęcie z Mavica 2 Pro, zaraz zobaczymy. Pierwsze co to zauważyłem, że jest lepsza jakość z Mavica w porównaniu do Phantoma. I wydaje mi się, że na zdjęciu z Mavica jest nieco więcej szumu w porównaniu do Evo 2. Tutaj obraz wydaje się bardziej gładki, ale jakby ciut mniej ostry. Zdjęcia pod światło wyglądają dużo lepiej niż z Phantoma, do którego jestem bardzo przyzwyczajony. Rozpiętość tonalna daje o sobie znać. Barwy jesieni wyglądają na bardzo naturalne. Zdjęcia nocne mają nieco inny kolor niż z Phantoma 4. Wydaje mi się, że nie widzę tu żadnych szumów. Wszystko wygląda doskonale. Zestawmy sobie jeszcze zdjęcia nocne z obu dronów. Tak wygląda ISO 6400. Na trawie widać różnicę kolorów, mimo że balans w obu dronach ustawiony był na 3200. Na moje oko ciut więcej szumów daje Phantom 4 jednak. ISO 400. Widać większą szczegółowość i dużo mniejsze szumy. Być może na filmie widzicie teraz słabą kompresję filmu przechwytywanego z ekranu komputera, więc musicie mi uwierzyć na słowo. Rzućmy jeszcze okiem na kilka zdjęć, które zrobiłem tak testowo. Dla mnie, jeśli chodzi o zdjęcia z Evo 2 Pro, no to jest numer jeden w tym momencie, w tym segmencie cenowym. Przyznam, że wiele dobrego wcześniej słyszałem o tym dronie, ale ja zawsze muszę sprawdzić własnoręcznie, więc to zrobiłem i muszę potwierdzić, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zerknijmy jeszcze na RAWy. Weźmy sobie dla przykładu zdjęcie, które wymagałoby drobnych korekcji. Zobaczymy, co da się z niego wyciągnąć. No i voilà. Jak dla mnie, zakochałem się w tej kamerze zdecydowanie. Także, no i pod filmem oczywiście też zostawcie łapkę. No i zasubskrybujcie. Rzućmy jeszcze okiem na apkę i funkcje, jakimi dysponuje Evo 2.
To wszystko, czego zazwyczaj potrzebuję, czyli ustawienia kamery, są jak najbardziej czytelne i łatwo dostępne. W bardzo łatwy sposób można zmieniać wszystkie parametry kamery, potencjometrem wbudowanym w aparaturę, jak również palcem na ekranie. Na uwagę zasługuje także opcja defog, którą możemy skorygować przymglony obraz oraz HDR podczas filmowania. Oczywiście Evo 2 ma szereg funkcji autonomicznych, takich jak lot po wyznaczonej trasie czy śledzenie obiektów. Niestety nie zdążyłem wszystkich wypróbować. Udało mi się sprawdzić jedynie śledzenie obiektów, które działa prawidłowo. Po tygodniu użytkowania śmiało mogę powiedzieć, że przyzwyczaiłem się do tego layoutu. W bardzo fajny sposób pokazana jest informacja z systemu antykolizyjnego, który zresztą działa doskonale. Jedyną rzeczą, którą można by poprawić, to wybór trybu wlotu, chodzi tu o prędkość drona. Według mnie ta opcja jest zbyt głęboko schowana w ustawieniach, ale nie ma tragedii. Autel wcale jakoś specjalnie wolno to nie lata. Jak chce, to potrafi zapierdzielać. Speed test. Może trochę FPV, ale nie takiego klasycznego oczywiście, tylko tego wbudowanego w Autela Evo 2. Jak większość producentów, tak samo i Autel daje taką funkcję gimbala, jaką jest FPV. Oczywiście w większości wypadków działa to kiepsko, żeby nie powiedzieć beznadziejnie. Jak to będzie wyglądało w Autelu? Zaraz zobaczymy. Mode FPV. A, jeszcze się zatrzymuje przez czujniki we fale. Tak jak myślałem, kompletnie bezużyteczne, trochę niebezpieczne, zero frajdy, więc nie wiem, po co producenci w ogóle wrzucają taką opcję gimbala, jaką jest FPV. Jeśli FPV, to tylko prawdziwe FPV, takie w goglach, racerem. Jak nie ma za bardzo skąd wystartować, a nie chcemy startować z maski lub z dachu samochodu, to fajnie, że ten dron mieści się jednak na tej walizce. Tak na styk co prawda, ale spokojnie można wystartować z niej. Da się też spoko wylądować w ręce. Jeśli chodzi o wspomnianą przeze mnie na początku tego filmu precyzję wykonywania lotów tym dronem, to mogę zdecydowanie powiedzieć, że leci jak po sznurku, jest naprawdę bardzo dobrze. Precyzyjne wykonywanie manewrów nie stanowi tutaj żadnego problemu. O Autelu 2 Pro na podsumowanie mogę powiedzieć jedno. To jest naprawdę bardzo dobry dron. Bardzo technologicznie zaawansowany, zdecydowanie dorównuje konkurencji, a może nawet przewyższa ją. Czy zdecyduję się na sprzedaż moich DJI i zakup tego drona? Nie wiem. Powiem szczerze, z DJI-em jestem od samego początku, co nie znaczy oczywiście, że zawsze będę. Natomiast w tym momencie no, musiałbym po prostu sprzedać całą moją flotę. W związku z tym muszę to jeszcze przemyśleć. Natomiast jeśli ktoś z Was stoi właśnie przed takim wyborem zakupu nowego drona, zdecydowanie polecam, jeśli tylko ma pieniążki, zdecydowanie polecam tego drona. Nie pożałuję z tego względu, że no, jakość tej kamery i generalnie dopracowanie tego drona powodują to, że naprawdę jest warty swojej ceny.
Także chyba to by było na tyle. Zapraszam do komentowania, oczywiście kliknięcia subskrybuj i dzwoneczka. No i tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrony. Cześć.